Przede wszystkim to, że jeżdżę tu już kilka lat, od 2018 roku, więc jak można zauważyć, w GKM-ie czuję się dobrze. Dobrze się tutaj dogaduję z zarządem klubu, z osobami, które pracują w klubie. No i takim moim cichym celem było zawsze pomóc awansować GKM-owi do playoffów i zrealizować, można powiedzieć, cel, który jest, odkąd tutaj się pojawiłem. Na pewno chciałbym jeszcze spotkać się z Piotkiem w jednym zespole. Najlepiej by to było, żebyśmy spotkali się w zespole, gdzie będziemy brani pod uwagę liderów drużyny. I takie potem wyniki, sukcesy smakują podwójnie. Nie będę ukrywał, że kiedy oglądam mecze Piotrka, zawsze zależy mi na tym, żeby jechał jak najlepiej. A przy czym wiem, że zależy mu bardzo mocno na wyniku drużyny, dlatego kiedy wygrywa jego drużyna, ja też się również cieszę. Na tą chwilę tata zajmuje się końmi. Poświęca temu bardzo dużo czasu, więc czasami złapiemy się telefonicznie, porozmawiamy o żużlu. Ale to już nie jest na takim etapie, jak było wcześniej. A z mamą rzadko kiedy rozmawiam na temat żużla. Przyjeżdżam do niej po prostu na kawkę posiedzieć, pośmiać się, spędzić z nią czas w jej domu, czy w naszym domu z moimi synami. Więc temat żużla poza stadionami, raczej w naszej rodzinie jest, ale to tylko między mną a Piotrem. A i tak wydaje mi się, że jest mocno ograniczony, że żaden z nas nie chce o tym za dużo rozmawiać poza torem, tylko raczej rozmawiamy o życiu codziennym. Nie będę mówił o żadnych rewolucjach, ewolucjach. Nie chciałbym zapeszać niczego przed nowym, kolejnym sezonem. Przygotowany do sezonu jestem. A co będzie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko zagra. Będzie wszystko dobrze i pojadę w miarę swoich oczekiwań. Będę miał w tym roku silniki od Ashleya Holloway'a. A mam silniki jeszcze zeszłoroczne, więc będziemy sprawdzać, testować i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, jak my nie patrząc, jest to mój taki cichy cel, do którego cały czas dążę i też to jest dla mnie taka motywacja, która mnie cały czas pcha do tej ciężkiej pracy. Na pewno muszę jeszcze troszeczkę doświadczenia zjeść na torach, dojść do ładu właśnie z jednostkami, z silnikami, więc kwestia czasu i będę jeździł w Grand Prix. Moje pociechy raczej same mówią mi o tym, żeby jechać na motocykl. A przede wszystkim starszy z synów bardzo mocno naciska mnie na treningi crossowe, wspólne treningi crossowe. Więc czasami to już po prostu nawet aż za mocno. Każdego poranka ciśnie mnie o to, żebyśmy pojechali na motocykl. Młodszy syn wydaje mi się, że robi to, co robi starszy brat, więc na razie od niego nie ma takich impulsów, bardziej chyba go ciągnie do dziadka na konie czy na traktory.
Boks czy rowery? To i to. Uwielbiam boksować, uwielbiam jeździć na rowerze, uwielbiam trenować. Po prostu trening sprawia mi dużą przyjemność i lubię dostać w kość, lubię mocny wycisk na treningu, dlatego boks i dlatego rower. Właśnie to jest chyba jedyny z moich problemów, z którym cały czas staram się sobie poradzić i kwestia odpoczynku w moim przypadku to jest ciężki temat. Myślę, że to trzeba by porozmawiać z osobami, które są mi bliższe. Samemu ciężko mi jest się na ten temat wypowiedzieć, po prostu często słyszę opinie osób, które widzą, że nie odpoczywam i może być, że to jest taki mój malutki problem, z którym muszę sobie poradzić, a w sumie nawet nie poradzić, tylko poukładać to troszeczkę lepiej i więcej czasu przeznaczyć na regenerację. Makaron. Uwielbiam jeść makarony, uwielbiam kuchnię włoską, dlatego jak już mam sobie pozwolić na coś, to albo to jest pizza, albo to jest dobry makaron.